Patronem odcinka jest Pro Custom oraz Zborowski DE. Partnerem odcinka jest naukadriftu.pl. Zapraszam, Grzegorz Chytki. Maciej Jarkiewicz, zdobywca trzeciego miejsca w klasie Masters. Gratulacje. Witam, wymęczone. No, ale wymęczone, no z mojej perspektywy tak to nie wyglądało, ponieważ miałem wrażenie, że z przejazdu na przejazd jesteś coraz lepszy, że czujesz się coraz pewniej w swoim też nowym samochodzie. No i naprawdę, aż na lewie mówiłem, że po prostu no, widać, że twoje doświadczenie procentuje i cały czas ono się z każdym tym przejazdem gdzieś tam rozwija, no i że korzystasz z tego po prostu. Nie, no tak, no do trasy mi pasowało od samego początku, ale reszta załogi tutaj ścigantów nie jest gorsza, wszystkim to pasowało, więc wbrew pozorom nie będę mówił, że trasa była banalna, ale nie była aż taka trudna. Jeżeli chodzi o przejazdy solo, no to już w ogóle spoko, a w parach no rzeczywiście nas przysparzała troszeczkę problemu, no ale no tam placki nie jeżdżą już w tej grupie. Dokładnie, nie no, taka klasa Masters jak wyjeżdża, to jest zawsze po prostu no niesamowite widowisko. I parę słów, jak ten twój nowy samochód pasuje ci? Czy jeszcze coś tam wiesz, co trzeba dopracować? Ja nie wiem, ja się nie znam. No jak się coś popsuje, to wiem, że się popsuło i tyle, nie jedzie. No dzisiaj też jakieś awarie, rozrusznik nie działa, więc no ale jak już odpaliliśmy auto, no to już tam na tyle umiem jeździć, że nie gaśnie mi samochód, w każdym razie w czasie przyjazdu. Ale poza tym, no bo się wydaje, że no dzisiaj udowodni ten auto, że już jest w pełni sprawny do ścigania. Małe mankamenty to się zdarzają w każdym aucie, więc tutaj bym się nie przejmował. Kolejne pary z Krzyśkiem Ramanowskim na twoim kocie zapisane, kolejne dogrywki także, no ale widać, że już tak po prostu siebie doskonale rozumiecie, że aż dostaliście nagrodę za najlepszą parę wieczoru. Tak, no nawet się śmialiśmy, to już w tym sezonie chyba druga para razem. Jeszcze z zeszłego sezonu pamiętam parę z Torunia. Więc no ciężkie orzech do zgryzienia, pewnie i dla jednego i dla drugiego. Pojeździliśmy sobie w treningu trochę, więc jeszcze bardziej się upewniliśmy w tym, że znamy się jak łyse konie. No uważam, że para godna, już to mówiłem, nie ujmując tam innym zawodnikom oczywiście, ale była to para godna, przynajmniej top 4, a nie top 16. Co dalej, jeżeli chodzi o twoje starty? Wiesz, że wszystko co tylko będzie się w Open, DMP, jeżeli będzie coś fajnego gdzieś. No i termin będzie pasował, to też robię. A powrót za granicę Drift Masters, jakieś plany są na to, czy na razie, że tak powiem, nie myślisz o tym? Albo głośno chociaż nie mówisz. Nie dzwonią, nie piszą, nie wiem, chętnie bym się przejechał, mi zawsze te Mastersy pasowały. Uważam, że jakoś tam specjalnie tego nigdy nie zrobiłem, więc... Nie no, chociaż teraz gdy opowiadasz, to przypomina mi się twoje piąte miejsce z Węgier z 2018 no, roku. No, po pierwszej rundzie drugie, też to pamiętam. Więc tak, z Piotrkiem, i to Suprom, tak, i więc... No, fajnie, nie, no, w tym węże, po pierwszej przejeździe byłem drugi, więc tak. Bardzo mile to wspominam. No są takie tory, które mi, znaczy, rzadko jest taki tor, który mi nie pasuje. No nieraz po prostu coś tam się ułoży, coś tam nie zagra, coś tam nie pyknie. No dzisiaj wszystko pykło, nie będę planował na przyszłość. Na razie mamy budżet, mamy sponsora, cześć kochanie, Milenko moje. W każdym razie, no jeździmy, co będziemy umieli, to będziemy jeździli. Będzie zagranica, będzie jakaś możliwość jechać na te Mastersy, to sobie też pojedziemy, chętnie. No to w takim razie trzymam kciuki za twoje kolejne udane starty, no i też życzę sobie tego, żeby ich oglądać jak najwięcej, bo i komentować je to jest naprawdę wielka przyjemność i po prostu robota robi się wtedy sama. Cieszę się, że tak myślisz. Maciej Jarkiewicz, zdobywca trzeciego miejsca w klasie Masters, legenda polskiego driftu, nie bójmy się tego słowa. A poniekąd, już można tak mówić. Dziękuję. Ten materiał nie powstałby, gdyby nie moi wspierający, którym z tego miejsca serdecznie dziękuję. Jeżeli chcesz do nich dołączyć, kliknij w pierwszy link w opisie tego filmu i dołącz do moich wspierających na Patronite.